Cześć, kochani. Cześć, moje skarbeczki. Mówię do was, jak zawsze, miłością, radością, z uczuciem, z uśmiechem, z tym, co mam najlepszego. Może tak dziś powiem o ludziach ogólnie. Jacy są ludzie, jak ja widzę na ulicy, pośród znajomych, pośród tych, których znam mniej, więcej, lub w ogóle, lub przez chwilę. Zauważcie, jacy są ludzie. Czasem jest tak, że ktoś przyjdzie do ciebie, przemknie, rozmawiasz 4 minuty, tak? Ja ostatnio w Dachau podeszła do mnie dziewczyna, koleżanki, mojej koleżanki, dziewczyna syna jej, sympatyczna, rozmawiałam z nią 4 minuty, słuchajcie, od razu światło, od razu takie motyle brzuchu, od razu jakaś energia. Cudownie, odebrałam ją fantastycznie. Czasem jest tak, że spotykamy kogoś i czujemy coś takie, wiecie, coś, jakby nas coś przygniótł, jakby coś nam ktoś położył, jakby ktoś nas podduszał, no wiecie, takie dziwne uczucie. I większość ludzi mówi tak, tego lubię, tego nie lubię, nawet aktorów, jak ogląda się w telewizji, to słyszałam takie stwierdzenia, o tego to lubię, a tego to nie lubię. Nawet nie znając osoby, lubimy lub nie lubimy. No właśnie to jest to, że odbieramy ją jakoś tam energetycznie. Bo gorzej jest, jak odbieramy tylko z poziomu głowy, tak? Bo mamy takie swoje ego i są osoby, które w ogóle nie lubią ludzi. Nawet tych fajnych, co są fajni ludzie, sympatyczni, oni też ich nie lubią. To są zupełnie inni, to są zupełnie inna kategoria. Ale ja mówię takiego, z takiego poziomu serca, tak wyczuwamy to energetycznie. Jak ja mówię, ktoś do mnie napisze na Facebooku, ja mówię, Boże, ja już tą osobę kocham, tak aż na głos mówię, Boże, ja już ją kocham, nie? Na dzień dobry. I są ludzie też tak w życiu, widzicie, jak to jest, że osaczają jak nas bluszcze, owijają się wokół nas. Są ludzie tacy, że komplementują nas, podlizują się, tam coś tam, coś tam, coś tam, a na końcu wychodzi, dlaczego tak jest. Są też tacy, co w ogóle nas nie znają. Czasami jak wyskakują Filip z Konopi i coś chcą od nas takiego, co nas przerasta, bo jak taka osoba, która w ogóle nas nie zna, albo my jej nie znamy, ona raptem coś chce. No. Mogę dawać przykładami, ale to by, wiecie, film trwał z 2 godziny. Więc jesteśmy tacy różni, kolorowi, jak ptaki, jesteśmy tacy, jak ja mówię, jak anioły. Spotykamy się i tak się wymieniamy, tak cudownie, tak chcemy mówić pięknie tej osobie, różne rzeczy, ona do nas i tak nam to płynie. A są osoby, które się pojawiają, tak zgrzyta coś, nie? Jak mnie naoliwione części w maszynie, tak zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt i ta rozmowa się im jakby nie klei i jakoś nie wiemy, o czym mówić. I co, zaczynamy jakiś temat, rzucamy coś z uśmiechem, to ta osoba zgrzyt i już ci daje taką informację, że nie pogadasz sobie za wiele na ten temat. No to chyba najlepiej o pogodzie, ale przypuszczam, że pogoda też jej nie dopasuje, bo powiesz, że świeci cudownie słońce, ona ci powie, że za gorąco, ale powie, zobacz, jaki fajny deszcz, tylko ona ci powie, że leje, że pochmurno, że jest nie tak. No więc są takie osoby. Dlatego widzicie, jest nas tyle na planecie. Jesteśmy takie unikaty, można powiedzieć. I takie skarby. I są osoby takie cudowne, które trzeba po prostu oszlifować, tak? Które są tak jak diamenciki, ale ktoś musi odnaleźć tego diamencika. Ktoś musi go oszlifować, ktoś musi mu pomóc w tym. Bo czasami jest tak, że jest fajna osoba, ale ona nie może się przebić, nie może się wybić, bo jest pośród takich ludzi negatywnych, tych, co ściągają ją ciągle, co tam gdzieś ją jakby w kleszcze objęło i ona by się chciała wybić, wyjść, ale nie może, no bo zaraz myśleć, bo co sąsiadka powie, co ta powie, a one są inne, a ja będę inna i nie chcę się wyróżniać i tak się siedzi razem z tymi wszystkimi osobami, ale tak w podświadomości się wie, że to nie jest ta bajka, nie jest to miejsce. Tak samo usiądziecie sobie czasem, jest powiedzmy jakaś część, gdzie jest dużo krzeseł, stołów i tak dalej. I czasami nawet jak ktoś idzie do kawiarenki, tak? I tak się rozgląda i tak się szuka swojego miejsca, tak? No niby stół i stół, niby krzesło i krzesło, niby jedno pomieszczenie, a jednak nie, kochani. Tak jakoś wzrokiem szukamy, się rozglądamy i raptem, o, to będzie tu. To będzie ten stolik, a przy tym stoliku jest 6 krzeseł, ale ty siadasz akurat na tym, a nie na tym. I tak samo jest w życiu.
Idziemy pośród ludzi, jest nas tak dużo i w lewo, i w prawo, i są przeróżniści, i tak. I tak idziemy, i raptem, tak jak te magnesiki się tak, wiecie, przyciągniemy i czujemy coś. I to jest takie fajne. Dlatego, kochani, pracujmy zawsze nad sobą, nie pracujmy nad innymi. Ja mówię, nie poprawiajmy innych, nie hejtujmy, nie krytykujmy, bo to nic nie da. To jest odwrotny skutek. Jak my coś mówimy do jakiejś osoby, jak ona już jest taka z natury i ona o tym wie, że jest i taka jest ciągle, wiecie, nadąsana, skrzywiona, z taką buzią i jeszcze jej coś powiecie niefajnego, no to już dołożycie w ogóle oliwy do ognia. Właśnie takiej osobie trzeba coś powiedzieć ciekawego, miłego, po prostu ją zaskoczyć, uśmiechnąć się do niej, pochwalić jej bluzkę, jej włosy, cokolwiek. Albo powiedzieć, ale dzisiaj jest fajny dzień, tak żeby jej to uświadomić, że wysyłasz coś fajnego przez minutę, żeby ta osoba się oderwała od tego takiego przytłoczonego, czarnego, szaroburego dnia jest, jakbyś taki powiedział, zobacz, tam jest tęcza, nie? I to jest takie właśnie, jak powiesz coś miłego, to dla takiej osoby jest tak, jakby pojawiła się tęcza, a w ogóle zaskoczysz ją, w ogóle ona się zdziwi, że ktokolwiek miło się do niej odezwał, bo na ogół ona jest przyzwyczajona, że właśnie dostaje to, co wysyła. I wszyscy odbijają jej to i energetycznie to do niej przypływa. I ona się ciągle dziwi, że wokół niej są jacyś ciągle niefajni ludzie. Jak to się dzieje? No właśnie dlatego. Co dajesz, to dostajesz. Co wysyłasz, to do ciebie wraca. I pamiętaj, jeszcze to zdwojone, strojone ilość, krotność nawet, bo jeżeli to wysłałaś do więcej osób, no to ci to z nawiązką wraca. I to jest cała tajemnica. Więc jak sobie napiszesz taki list w głowie i wyślesz do ludzi, wyślesz fajne słowa i powitasz fajny dzień i dzisiaj powiesz, o kurczę, no dzisiaj będę miała fajny dzień, mimo wszystko, że mam coś do załatwienia, mimo wszystko, że mam problem, ale zostawiam go na chwilę, lecę sobie gdzieś tak przed siebie pobyć z naturą, a może jakieś fajne kąpieli, a może po prostu zjem sobie jakieś fajne ciacho albo fajne lody i już poprawia sobie humor. Zobacz, jak można sobie poprawić taką małą kropelkę. To jest taka, jak kropelki dozujesz na coś, lekarstwo, jedna, dwie, trzy. Jak ci to nie służy za mało, to sobie zdaj 5, a potem 10. I jak to mówię, każdego dnia wynagradzaj siebie. Jeżeli jesteś smutno, coś się wydarzyło, coś, ktoś cię tam jakby stłamsił, powiedział, zdołował, sprowadził na dół i mówi, że nie jesteś fajna czegoś, a ty wiesz, że tak nie jest. Kurczę, idź sobie, zrób jakąś nagrodę, tak jak mówię, zabierz się na spacer, zabierz siebie do kina, zabierz siebie na zakupy, a my kobiety to już uwielbiamy. Jak lubisz kosmetyki, iść do kosmetycznego sklepu, jak lubisz buty, iść tam, gdzie są buty, pomierz sobie, nawet te najdroższe, nieważne, czy ty je kupisz, czy nie kupisz, po prostu poczuj, poczuj się w nich jak gwiazdka na niebie i po takim właśnie mierzeniu, oglądaniu się, przepasowaniu sobie torebki jakiegoś tam żakieciku, cokolwiek. Ja uwielbiam mierzenie ciuchów i tak dalej. I nieistotne, ile kosztują, czy nie kosztują. A warto po prostu mierzyć, patrzeć, jak mi jest. A wtedy może się po prostu nabierze ochoty i chęci. A dlaczego już bym sobie miała tego nie kupić? I wraca się do tego sklepu z ochotą, z radością. I nie kwitujmy od razu, nie, bo mnie nie stać. Powiedz sobie, dzisiaj mnie nie stać, ale ja wrócę tu po ciebie. I zasiewaj takie ziareczko nadziei, rzucaj hasła, że będzie taki dzień, że ciebie nie stać. A wtedy się wydarza coś znowu magicznego w twoim życiu, że nieoczekiwanie spadają do ciebie jakieś pieniążki. Dostałaś premię, coś się wydarzyło, przez przypadek rzuciłaś się jakiegoś tam w grze lotto coś, albo ktoś ci dał niespodziewanie, jakiś zaległy prezent. Kochani, wszystko się może wydarzać. Ja wiem z swojego życia, bo też tak miałam. Zasiewałam różne rzeczy, oko zawiesiłam i mówię, kurczę, chciałabym to mieć. Ja tylko tak pomyślałam i to już się działo. I nawet z pustym portfelem za 4 dni ja już tą rzecz miałam. Kochani, więc wiem, że to działa. Ja wam nie mówię rzeczy z książek, ja mówię to, co sama doświadczyłam. I dlatego kiedyś nie wiedziałam tych rzeczy, co już troszkę wiem teraz, ale mnie się rzeczy zadziewały. Jak tak sobie pomyślałam z poziomu serca, Boże, jakie to fajne, jakby to było, jakbym to miała. I to się zadziewało, że ja to miałam.
z pustym portfelem, uwierzcie mi, z jedną złotówką albo z 10 złotami ostatnimi. Także ja jestem po prostu bezbłędna, niesamowita. Zawsze robiłam coś w domu szalonego, na przykład kominek. Miałam 1000 zł i robiłam kominek. I pan mi go robił, zaprojektował, przyszedł, a ja nie miałam pojęcia skąd ja wezmę pieniądze, żeby zapłacić, ale ja robiłam kominek. Albo mnie naszło, że ni stąd, ni zowąd już miałam dość odpalenia w piecu i tak dalej, mąż wyjeżdżała, a ja byłam taka do wszystkiego, wiecie, do ogródka, do trawy, do piłą koszenia, do wszystkiego, kwiatkowska 40-latka. I już miałam dość palenia w tym piecu, bo tak jeszcze handlowałam, chodziłam na targi. Rano, żeby mi było ciepło, zanim wrócę z tego targu, leciałam do tego pieca, musiałam rozpalić i jeszcze w kominku, w dwóch miejscach, że jak wrócę, żeby ten żar był, żeby mi było ciepło, bo ja byłam zmarzła. I wreszcie mówię, nie, no są Boże, na ile ty będziesz tam palić, ile ten popiół i tak dalej. I chciałam się zmienić piec. Bum, przyszła myśl, cyk i zrobiłam to. Oczywiście też nie miałam tej kwoty takiej, co miała być, ale dziś postanowiłam, poszłam, zgłosiłam, ja chcę taki piec i koniec. I ja wiecie co, moje rzeczy są takie, że zawsze zaczynałam coś robić, właśnie nie jak miałam pieniądze, kiedy ich nie miałam. I wtedy, wiecie co, miałam takiego powera, taką siłę w sobie, ja nie wiem skąd mi się to brało, ja myślę, że tam z góry jakieś tam anielskie moje istoty mi pomagały, że ja nabierałam takiej wiary, powera, że ja to robiłam i nie miałam pojęcia skąd to się weźmie. Pamiętam, jak szłam na kurs Silver, zburzyłam ściankę, w ogóle zburzyłam ściany przed samymi świętami, ściana była zburzona, bałagan w domu, kurz w całym domu, kominek się jeszcze robi, a ja jeszcze sobie myślałam, idę na kurs Silwy do Wrocławia. Wszystko w jednym czasie, kochani. Ja jestem taka szalona i lubię to szaleństwo w sobie. Lubię tę spontaniczność, lubię podejmować wyzwania i decyzje. I uwierzcie mi, nigdy nie patrzę na kasę. Po prostu przychodzi mi myśl i ja mogę lecieć na księżyc, jakbym wtedy miała taką ochotę wyeksperymentować. Po prostu taka jestem i kocham tą w sobie, tą siłę. To coś, co mi daje tą siłę, nie wiem skąd to się bierze. I jak na czym mi zależy, to nie ma rzeczy dla mnie wtedy niemożliwych. Ja pokonam wszystkie trudności, ścieżki i tak dalej. Myślę, że ktoś, kto ma podobne do mnie takie usposobienie, to wie, jak dążył w życiu do czegoś mu zależało, to jak to się mówi, po trupach i dążymy do tego. No to kochani, całuski, buziaczki, kocham was, całuję was, tulę was. No i co mam powiedzieć? I trzymajcie się, i idźcie do przodu, i nie dajcie się, i bądźcie z fajnymi ludźmi, a najważniejsze to, żebyście wy byli tacy cudowni, rozbudzali w sobie tą moc i byli tymi diamentami, słoneczkami, gwiazdami i wszystkimi rzeczami, które tylko chcecie. No, kocham was. Buziaki.